Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić ciasto Casablanca, czyli pyszne, warstwowe ciasto z kajmakiem bez pieczenia. To idealny deser na spotkania w większym gronie. Ciasto jest słodkie i sycące, więc duża blacha wystarczy dla wielu gości. Zaczynamy od ułożenia herbatników. Smarujemy czarną porzeczką. Możecie tu użyć dowolnych przetworów z czarnej porzeczki. Sprawdzą się też wiśnie ze słoika. Przygotowujemy szybki krem budyniowy. Połowę mleka podgrzewamy z masłem. Gdy masło się rozpuści, dodajemy przesiane kakao i mieszamy trzepaczką. Mieszamy proszek budyniowy z pozostałym mlekiem. Najlepiej użyć trzepaczki, by nie było grudek. Dodajemy mieszankę do garnka. Gotujemy gęsty budyń. Budyń wykładamy na herbatniki. Jeśli lubicie ciasta bez pieczenia, po tym filmie zobaczcie moje ciasto rubin z wiśniami i kremem. Odstawiamy na kilka minut. Na wciąż ciepłym budyniu układamy kolejną warstwę herbatników. Smarujemy kajmakiem. Można go wcześniej delikatnie podgrzać, by łatwiej rozprowadzić go na ciastkach. Przykrywamy kolejną warstwą herbatników. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Żelatynę zalewamy wodą i odstawiamy na kilkanaście minut do napęcznienia. W międzyczasie na patelni rozpuszczamy masło z cukrem pudrem i kilkoma kroplami oleju. Dodajemy ziarna słonecznika. Smażymy do zarumienienia. Uważajcie, by nie spalić pestek, bo wtedy słonecznik staje się gorzki. Odstawiamy do przestudzenia. Jeśli pestki wydadzą się Wam bardzo tłuste, można odsączyć je na ręczniku papierowym. Żelatyna wyraźnie napęcznieła. Rozpuszczamy ją na parze. Śmietankę ubijamy na sztywno lub prawie na sztywno. Rozpuszczoną żelatynę ubijamy kilka chwil, aż pojawią się bąble. Do żelatyny stopniowo dodajemy kilka łyżeczek ubitej śmietany. Wcześniejsze ubicie żelatyny na piankę powoduje, że w masie nie zrobią się grudki. Mieszankę dodajemy do pozostałej śmietany i krótko miksujemy. Odstawiamy całość na dosłownie kilka minut do lodówki, by troszkę bardziej zgęstniała. Uwaga, bo masa bardzo szybko tężeje. Sprawdzajcie ją często. Śmietankę wykładamy na herbatniki. Posypujemy słonecznikiem i opcjonalnie startą czekoladą. Chłodzimy kilka godzin. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na moje ciasto rubin bez pieczenia. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!